bardzo dobrze zacząć jest dzień od jedzenia i picia. Ale nie tylko jedliśmy i piliśmy na śniadaniu dzisiaj pod drzewem opowieści. Czytaliśmy też fragmenty książki Izy Klementowskiej, fragmenty mojej książki, czyli Atlasu Dziury Szczelin. Wokół drzew te nasze rozmowy krążyły. Ten park tutaj, w którym dzieje się festiwal, ma dużo sędziwych drzew. Słuchaliśmy zięby, sikory bogatki, modraszki, muchołówki szarej, szpaka, szczygłów. No i w takiej ptasio-literackiej atmosferze rozpoczęliśmy kolejny dzień festiwalu. Drodzy Państwo, powolutku rozpoczynamy kolejny, trzeci dzień naszego festiwalu. Patrząc na dwa poprzednie dni, jestem pod niesamowitym wrażeniem raz, że frekwencji, ale dwa pozytywnej energii, emocji, mnóstwo ludzi, którzy są otwarci na różnego rodzaju dyskusje, a to wszystko w przyjaznej i rodzinnej atmosferze. Chciałbym szczególnie podziękować za partnerstwo naszym wiślańskim przedsiębiorcom. Mam nadzieję, że ten festiwal zapadnie wszystkim nam długo, długo w pamięci. Dzieci są świetnymi czytelnikami, czytelniczkami i uczestnikami takich spotkań. Ta ich umiejętność, którą dorośli tracą, umiejętność dziwienia się, jest bardzo dla mnie taka satysfakcjonująca. Kiedy opowiadam im na tych spotkaniach o tym, że Grecja ma 6 tysięcy wysp, to szczęki lądują na podłodze. Jest mnóstwo młodych ludzi, czuć po prostu w powietrzu taki vibe czytelnictwa, ludzi czytających i jestem pewna, że jeszcze tu wrócę. Wisła, wspaniałe miasto. Myślę, że nie ma takiego drugiego festiwalu, gdzie młodzi czytający dorośli mieliby się tak dobrze, dlatego, że są tu i autorzy, autorki, osoby autorskie i ci, którzy o tych książkach piszą i ci, którzy je czytają i niczego nie trzeba się tu wstydzić, a to najważniejsze w czytaniu. Przyjechałem na ostatnią chwilę, ale czy warto? No bardzo warto. Już nie mówię o tym, że jest to wielkie święto dla ego, bo wszyscy mówią o dziadach i dybukach. Każdy autor jest łasy na komplementy, jest ich tutaj dużo. Niezwykłe miejsce, znakomita atmosfera, cóż mogę powiedzieć. Dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że tu byłem. Na spotkaniu o Kornelu Filipowiczu i opowiadaniach cieszyńskich, które właśnie zostały wznowione, była też Mariola Sznapka z księgarni Kornel i Przyjaciele z Cieszyna. I okazało się, że właśnie ta księgarnia i ta osoba najbardziej przyciąga czytelników do twórczości tego pisarza. I to jest niesłychane, jak wiele może zrobić księgarnia dla spotkania czytelnika z pisarzem i dla spotkania czytelników. Takim miejscem spotkania jest oczywiście właśnie festiwal.